Leszek K., pseudonim Człowiek z lasu. 54-letni dziś Leszek K. nosił pseudonimy Śruta i Boruta, jednak opinia publiczna poznała go szerzej jako człowieka z lasu. Śruta był rolnikiem i hodowcą gołębi z prowincjonalnych Ciechostowic, położonych na granicy województw mazowieckiego i świętokrzyskiego. W tej liczącej 1000 mieszkańców wiosce na początku lat 2000 stworzył jedną z największych grup przestępczych w naszym kraju. W swoim skromnie wyglądającym domku przez kilka lat niczym ojciec chrzestny przyjmował petentów zgłaszających się do niego z rozmaitymi sprawami. Człowiek z lasu miał na swoich usługach kilkudziesięciu ludzi gotowych bez słowa wykonać jego polecenia. Gangsterzy terroryzowali mieszkańców całej okolicy, przede wszystkim przedsiębiorców ze Skarżyska Kamiennej, Stąporkowa czy Końskich. Właścicielom firm, którzy nie chcieli płacić haraczu Borucie, palono samochody i podkładano ładunki wybuchowe. Na potęgę kradziono samochody, które następnie sprzedawano bądź organizowano tak zwane wykupki, możliwość odzyskania samochodu w zamian za określoną kwotę. W 2001 roku w Radomiu łupem gangu padł ładunek papierosów o wartości około 1 000 000 złotych. Sprawcy zakradli się do bazy, gdzie stał tir załadowany towarem. Pobili i skrępowali strażników, a następnie ukradli ciężarówkę. Czuli się na tyle pewnie, że kiedy naczepa się zakopała, zostawili ją, aby później po nią wrócić. Towar szybko sprzedano. W późniejszym czasie grupa zaczęła zarabiać także na handlu narkotykami, a nawet bronią. Gang składał się z niezależnych podgrup, które się nawzajem nie znały. Gdyby któraś wpadła, reszta mogłaby dalej działać. Każda zajmowała się czym innym. Specjalnością jednej były haracze, innej kradzieże samochodów. Dochodziło jednak też do licznych brutalnych napadów na terenie pobliskich wsi. Z tamtych akcji bandyci wracali ze znikomym łupem, czasem w wysokości kilkudziesięciu złotych. Te zdarzenia jednak miały na celu wywołanie wśród lokalnej społeczności poczucia strachu i panującego terroru. Leszek K. uważany był za człowieka bezwzględnego i mściwego. W 2003 roku próbował wymusić okup od 35-letniego Tomasza P., właściciela dyskoteki w Stąporkowie. Ten jednak postawił się bossowi i osobiście pokonał go na pięści. Upokorzony gangster wrócił po pewnym czasie do lokalu i śmiertelnie postrzelił właściciela z broni myśliwskiej. Gangster nie znosił nawet najmniejszej porażki. Sąsiad, który pokonał go w zawodach gołębiarskich, zastał swój gołębnik spalony wraz z przebywającymi w nim ptakami. Zmowa milczenia stawała się w okolicy coraz większa. Ofiary gangu czuły się pozostawione same sobie. Ich skargi zgłaszane na policję nie tylko lądowały w koszu. Pójście na komisariat właściwie równało się z tym, iż człowiek z lasu chwilę później dowie się, kto i co na niego doniósł. Doprowadził do tego mafijny układ, który wytworzył się w tamtym regionie. Gang Śruty, co w swoim filmie dokumentalnym wykazał Sylwester Latkowski, zdawał się być jedynie wierzchołkiem góry lodowej. Nad bandytami stała cała świta szarych eminencji. Począwszy od skorumpowanych policjantów, przez samorządowców, lokalnych polityków i biznesmenów. Sam były premier Leszek Miller mówił kiedyś o Skarżysku Kamiennej, iż jest to miasto, które skumplowało się z mafią. Tą tezę zdaje się potwierdzać historia Leszka Wojteczka, biznesmena ze Skarżyska, który był jednym z największych pracodawców w okolicy. W jego firmie zajmującej się sortowaniem odzieży używanej w Turpol na początku lat 2000 pracowało 1000 osób. Przedsiębiorca nie zgodził się na płacenie haraczu Leszkowi K., za co spotkał go szereg dramatycznych konsekwencji. Pomiędzy 2005 i 2007 rokiem firma była celem licznych ataków. Między innymi ostrzelano dom i wrzucono granat na posesję jednego z kierowników. Spłonęły 4 tiry, mieszkanie, a w styczniu 2007 roku pod Mercedesem Wojteczka wybuchła bomba.
Mężczyzna na szczęście nie przebywał w aucie w czasie wybuchu. Był jednak na skraju decyzji o zamknięciu firmy. Nadal płonęły samochody firmowe i prywatne pojazdy pracowników firmy. Kilku osobom otruto psy. Pracownicy w obawie o kolejne podpalenia i utratę pracy patrolowali teren zakładu, wyglądając podpalaczy w dzień i w nocy. W końcu sprawą zajęły się zaalarmowane przez Wojteczka media. Jednak zaraz po interwencji ze strony prasy i telewizji na firmę w Turpol najechały wszelkie instytucje skarbowe, szczegółowo sprawdzając dokumentację przedsiębiorstwa. Nieustanne kontrole doprowadziły do śledztwa przeciwko Wojteczkowi, któremu założono nawet podsłuchy. Po licznych skargach na prokuraturę sprawa prowadzona przeciw przedsiębiorcy została nagle wyciszona. Biznesmen był jednak nieugięty. Postanowił wraz z mecenasem Ireneuszem Wilkiem prowadzić śledztwo na własną rękę. Listę wykrytych niedociągnięć i świadomych pomyłek w dochodzeniach przekazali prokuraturze. Sami gromadzili dowody, aby przedstawić je przed sądem. Szukali świadków i starali się rozwiać ich obawy przed składaniem zeznań. Sprawa w końcu ruszyła i nadszedł początek końca gangu Leszka K. Zespół śledczy pod kierownictwem prokuratorów Sławomira Mileńczuka i Roberta Rolki w maju 2009 roku doprowadził do pierwszych zatrzymań. W sumie zarzuty postawiono 150 osobom, z czego 35 uznano za członków zorganizowanej grupy przestępczej. Ze względu na liczbę oskarżonych sprawę podzielono na dwa procesy. Pierwszy, rozpoczęty w 2010 roku, objął 12 osób oskarżonych o rozboje z użyciem niebezpiecznych narzędzi, kradzieże, włamania, podpalenia, handel bronią i paserstwo. Główny oskarżony, 48-letni wówczas Leszek K., został dodatkowo oskarżony o wydawanie poleceń podległym mu przestępcom. W 2012 roku gangsterzy zostali skazani na kary od 6 do 9 lat pozbawienia wolności. Człowiek z lasu otrzymał najwyższy wyrok. Jeden z oskarżonych, 47-letni mężczyzna, nie doczekał końca procesu, popełniając samobójstwo w celi aresztu w Piotrkowie Trybunalskim. Sędzia Tomasz Zieliński, prowadzący sprawę o gangu człowieka z lasu, powiedział: w tej grupie istniał bardzo wyraźny podział na podgrupy, które zajmowały się różnego rodzaju przestępstwami. Władza Leszka K. była bezwzględna. Nikt inny nie miał prawa decydować. Oskarżeni nie dzielili łupów. Zostawały one w dyspozycji K. Moc oddziaływania grupy w środowisku lokalnym była zaś tak silna, że część osób w ogóle nie powiadamiała o przestępstwach. W drugim procesie 26 osób oskarżono o 76 przestępstw, w tym zabójstwo. Herszt gangu, Leszek K. i jego dwaj przyboczni, Tadeusz Grzesik, skazany wcześniej na dożywocie za liczne morderstwa oraz serię napadów tzw. gangu kantorowców, oraz Marcin P., również skazany na dożywocie za zabójstwo. W czasie rozpraw przebywali za kuloodporną szybą, pilnowani przez antyterrorystów. Proces zakończył się dopiero po 6 latach, w lipcu 2016 roku. Człowiek z lasu za zabójstwo i szereg innych przestępstw został nieprawomocnie skazany na 25 lat. Grzesik dostał 15. Tyle samo otrzymał Lech D., pseudonim Komendant, były pracownik w Turpolu, który współpracował z bandytami. Mężczyzna jednak zmarł w szpitalu miesiąc po ogłoszeniu wyroku. Marcin P. dostał 6 lat, które doliczono mu do odsiadywanej już kary za zabójstwo maturzysty w Suchedniowie. Pozostali oskarżeni otrzymali wyroki od 11 i 10 lat do kilkuletniego pobytu za kratami. Badający sprawę jako dziennikarz śledczy Sylwester Latkowski powiedział w jednym z wywiadów, iż ława oskarżonych w procesie człowieka z lasu była ewidentnie za krótka. Zabrakło na niej policjantów, samorządowców, polityków i biznesmenów. Firma Wtórpol po chwilowym zawieszeniu wznowiła działalność i obecnie zatrudnia już około 2000 osób. Zapraszam Cię na stronę onlinemafia.pl.
gdzie codziennie znajdziesz nowe informacje ze świata mafii i przestępczości zorganizowanej.